Szanowni Państwo, Pani Ambasador, Pani Minister, zanim opowiem Państwu kilka słów na temat projektu, na temat tego, jak wdrażaliśmy ten wątek filmowy w ramach naszej kampanii, myślę, że należy się Państwu kilka słów wyjaśnienia. No bo dlaczego Polska Organizacja Turystyczna zajmuje się filmem? Mamy w naszym kraju kilka instytucji, które filmem zajmują się profesjonalnie. My tak naprawdę wdrgnęliśmy trochę nie na nasz grunt. I tutaj chciałabym właśnie kilka słów wyjaśnienia. Celem Polskiej Organizacji Turystycznej jest wzmacnianie wizerunku, wzmacnianie naszych produktów turystycznych na świecie, promocja kraju jako atrakcyjnej destynacji turystycznej i mamy nadzieję, że to się przełoży w przyszłości na wzrost przyjazdów z rynku, które obejmujemy naszą strategią promocyjną. Destynacje turystyczne z naszego punktu widzenia to miejsca o dużym potencjale, atrakcyjnie turystycznie, ale także charakteryzujące się dobrą infrastrukturą, wysokim poziomem świadczonych usług. To destynacje turystyczne, ale destynacje turystyczne z punktu widzenia filmowców to nic innego, proszę Państwa, jak lokacje filmowe. I to równanie, które tutaj rozpocznie naszą prezentację, chciałabym, żebyście Państwo mieli do końca w głowach, do końca dzisiejszego naszego wystąpienia. Oczywiście idea nie jest nowa, idea nie jest nasza. Wymyślono ją już kilka dekad temu i z powodzeniem wykorzystują ją różne narodowe organizacje turystyczne i kinematografia na całym świecie. W przypadku Indii najbardziej powszechnym i najbardziej popularnym przykładem jest to, czego dokonała szwajcarska organizacja turystyczna. Pierwsze filmy Bollywood były realizowane tam już w połowie lat 60. Do dziś powstało ponad 200 produkcji filmowych na terenie Szwajcarii. Nie od razu szwajcarska organizacja turystyczna zorientowała się, jaki niesie to ze sobą potencjał, ale mniej więcej w latach 70. 80. zaczęła aktywnie wykorzystywać wizerunek i to, że Hindusi bardzo chętnie przyjeżdżają do Szwajcarii, aby lokować tam swoje produkcje i zaczęła wykorzystywać to w następujący sposób. Szwajcaria stała się tłem do romantycznych historii, rozgrywanych oczywiście w filmie bollywoodzkim, tłem do romantycznych piosenek. W ten sposób można było promować kraj jako idealne miejsce do wypoczynku, także jako idealne miejsce do wypoczynku romantycznego, na przykład dla nowożeńców. Szczególne zasługi tutaj ma oczywiście reżyser Yash Chopra, nie żyjący już, nawet jedno z jezior alpejskich, Alpen Rush, zostały nazwane jego imieniem i obecnie mówi się o nim Chopra Lane. To był miniony wiek, można powiedzieć. Dzisiaj sytuacja wygląda już nieco inaczej. Kolejne organizacje turystyczne doszły do głosu i po roku 2000 nastąpiła pewna wizerunkowa zmiana w korzystaniu Bollywood jako narzędzia do marketingu terytorialnego. W 2006 roku Malezja Turystyczna, malezyjska organizacja turystyczna bardzo aktywnie wzięła udział w finansowaniu produkcji Dom, która była hitem tego właśnie 2006 roku. Grała tam plejada bollywoodzkich aktorów, Shah Rukh Khan, Priyanka Chopra, Kareena Kapoor. I to się stało po premierze filmu. Nagle Malezja z 9 miejsca skoczyła w rankingach na 3 pozycję wśród krajów najchętniej odwiedzanych przez indyjskich turystów. Powstały też specjalne pakiety turystyczne, które nazwano Dom Tour, czyli wycieczki promujące miejsca, w których realizowano film. Zupełnie zmieniło się myślenie o filmie i o pokazywaniu destynacji turystycznych jako lokacje filmowe w filmie, ale dążąc do tego, żeby wzmocnić efekt marketingowy. Kilka lat później, w 2011 roku, nakręcono sequel Dona, Don 2. Ten z kolei film został w większości zrealizowany w Niemczech.
i osiągnął podobny efekt. Ponad 15 milionów widzów zobaczyło ten film w Indiach i około miliona na całym świecie. Natomiast berlińska organizacja turystyczna zaproponowała produkt turystyczny Dawn in Berlin, czyli przygotowała specjalny produkt, specjalną mapę, która pokazywała turystom z Indii, nie tylko z Indii, miejsca ciekawe, miejsca, które wystąpiły w filmie. Wiele organizacji turystycznych, Turcja, Irlandia, Wielka Brytania, Australia, naprawdę sama czołówka realizuje w ten sposób swoje kampanie promocyjne. Również w 2011 roku nastąpił kolejny przełom w pokazywaniu destynacji turystycznych poprzez film. Zrealizowano film Zinda Gina Milagidobara, co w wolnym tłumaczeniu można by powiedzieć, żyje się tylko raz. Jest to film opowiadający historię trójki bohaterów, którzy wyruszają na podróż do Hiszpanii. Jest to specyficzna podróż, bo nie podróż zorganizowana, nie podróż o charakterze wypoczynkowym, tylko podróż będąca poszukiwaniem siebie, odkrywaniem własnej indywidualności, podróż przyjaciół. I Hiszpania bardzo wygrała na tym niesamowicie ciekawym scenariuszu, bo oczywiście oprócz tego, że w filmie przemycone zostały takie lokacje filmowe, czyli destynacje turystyczne jak Barcelona, jak Pompeluna, jak Sevilla, pokazano też zupełnie coś nowego, pokazano zupełnie nowy styl życia, czyli jeśli, innymi słowy, jeśli chcesz mieć taki styl życia, jedź do Hiszpanii, co super kombiniowało z hasłem promocyjnym Hiszpanii I'm in Spain. I proszę zobaczyć, tutaj mamy slajd screenshot z profilu facebookowego tego filmu, gdzie jest blisko 2 miliony fanów. Rok po premierze filmu Tour Espania, czyli Narodowa Organizacja Hiszpanii, odnotowała wzrost ruchu turystycznego z Indii o 30%. Ponad 12 milionów widzów zobaczyło ten film. Jest to olbrzymi sukces Hiszpanii, a film tak naprawdę ma teraz miano filmu kultowego. Świetnie dotarł do najbardziej dynamicznie rozwijającej się teraz w Indiach klasy średniej. Klasy średniej, która podróżuje już kilka razy w roku, która wydaje duże pieniądze na wyjazdy turystyczne i która pojęła, że turystyka to także zupełnie nowy styl życia. Ta kampania jest naprawdę wzorcowa. Mówię to Państwu po to, żeby powiedzieć, że my do naszej kampanii przygotowaliśmy się bardzo precyzyjnie. Przerobiliśmy wiele takich przykładów. Chcemy uczyć się na najlepszych przykładach. I stąd właśnie nasza obecność tutaj przy tej produkcji, nasze wsparcie finansowe w ramach projektu Lubię Polskę, który realizujemy w Indiach.